Cześć, cześć. Może jak się wybudzi i później pogadamy. O. Dobrze, Kowal. Mareczku, jak żyjesz? Opowiadaj. No kiepsko, że jest. Nie mam w co wierzyć, kurde. Uwierz w siebie. Nie, ja mogę zainwestować w siebie jedynie, ale Panie, mogę. każda cecha twojego charakteru jest tak zwanym impulsem do działania. I każda twoja cecha twojego charakteru jest tak zwaną formą do działania na zasadzie tego, że ty potrafisz. Nie musisz umieć, tylko musisz uwierzyć w to, że potrafisz. Rozumiesz? Ja się zamknąłem no, w jakimś po co się zamykasz w sobie? No ja się, nie, no w jakimś schemacie, nie chciałem tego słowa używać, no właśnie. Daj spokój, jest schemat, wiadomo, że jest schemat, ale ty weź pod uwagę to, że w jakiś sposób działanie na zasadzie własnej wartości i oddziaływanie na wspólne oddziaływanie na zasadzie ludzie, przykładowo ci powiem, przykładowo. No, po prostu. Chodzi w ten sposób. Ludzie w jakiś sposób nie rozumieją twojej tak zwanej kurwa myśli, bo umiesz to, że oni nie myślą o tym, co ty w jakiś sposób postrzegasz i w jakiś sposób dostrzegasz te swoje myśli, tylko im się wydaje, że tak jest źle, bo im system mówi, że to jest niewłaściwe. Rozumiesz? No ja też zacząłem zauważać to, że ja przychodzę konkretnie z jakąś myślą napisać coś na ogólnym czacie, a nikt nie wie, co ja mam w głowie i to powinien w jakiś inny sposób to przedstawić, żeby oni zrozumieli, o co mi chodzi, że ja z jakimś bólem przychodzę i piszę coś takiego, czego oni nie rozumieją. Ale tego nikt nie rozumie, bo tego to w jakiś sposób trzeba w jakiś sposób kontrolować. No przedstawić się chociażby z tego, co się myśli, bo inaczej nikt tego nie zrozumie. No przecież zauważyłem to, że najpierw o co mi w tym wszystkim chodzi, żeby... W jaki sposób, jeśli mogę coś się doradzić, kolego, to ci powiem w ten sposób. Nigdy nie bądź na tyle szczery, że w tobie jest szczerości. Od ciebie zniszczą. Twoja szczerość wynika tylko z tego, że w jakiś sposób jesteś osobą, która jest szczera, tak? Ale nigdy nie przedstawiaj tej swojej formy w zasadzie relacji z kimkolwiek, bo ciebie zniszczą. Ludzie nie potrafią dostrzec prawdy kimś. Cały czas posiłkują się tak zwaną formą wynikającą z zasad tego, co wynika z tego, że albo co jest jakby związane. O. W tym zasadzie. No, czaję coś, chociaż mi to. Chyba jako jedyny. No to filozoficzne rozmowy takie. Zajebiste są. Ja takie bardzo lubię. Marek, ty dobrze też wiem o tym, że lubisz o takich rzeczach gadać i jakby co to chętnie, którzy swoją niedoświadczoną pomocą. Zauważ sytuację, co się dzieje w tej chwili. Teraz na zasadzie nikt nie mówi nic, każdy czeka na coś, tak? Tak. Ale jeżeli dasz źródło rozmowy, czyli rzucisz temat, to za chwilę wypłynie z tego tyle kurwa dziwnych, negatywnych albo pozytywnych oddźwięków, że sam tego nie zrozumiesz. No, taka prawda, nie? Czyli w tej chwili jest tak, że ludzie czekają, szukają sensacji, no. Znaczy ludzie, w cudzysłowie oczywiście. No, to planci. Większość tak, no. No tak, no. A z drugiej strony, nieodzywanie się do rozmówców, to też jest w jakiś sposób też niewłaściwe, bo wtedy może wyjść taki temat, że no tak,
Prowadziliśmy dialog, ale ktoś tam na tej relacji się nie odezwał, nie? Czyli tu dupa, tu dupa. To zależy od której dupy się zacznie, nie? Twój balkon też czeka na zmiany. Gotowe. Że jest, wiesz, wszystko zależy od mury. Ja sobie ci powiem tak, ja sobie żyję na zasadzie takiej, jeśli chcę, oczywiście, gdzie jestem wyciszony, to przyjdę, porozmawiam, poczuję taką potrzebę, rozmawiać z ludźmi, bo wszyscy ludzie są tacy sami, jak i ja. Nie ma lepszych, gorszych, nie ma, wszyscy są tacy sami, ale nie każdy w taki sposób. O tym, w jaki sposób wie i próbuje sobie zrobić tak zwaną swoją rewoltę na zasadzie, nie? I tyle. No i dziwne, że mamy tak dużo ludzi, a nikt nie chce. No, sam zauważasz, nie? Ja mogę jedynie tylko narzekać, mówić, jakie to wszystko jest chujowe, beznadziejne. To wszystko nie jest chujowe i beznadziejne. Wszystko jest w jakiś sposób właściwe i na właściwy zasadach to się odbywa. Słuchaj, dzisiaj możesz mieć urwaną nogę, jutro ci ją w jakiś sposób przyprawią na zasadzie protezy, nie? Cudzysłowie oczywiście. Aż się uśmiechnąłem, bo wiem, o co chodzi. No, wiesz, o co chodzi, no. Musimy się śmiać poza ten, kurwa, kretyński schemat, no. Nawet jak ci w jakiś sposób kiedyś humor przyjdzie, przygotował. Nie mówię teraz o tym, o czym mówimy teraz, ale mówię o tym, co może przyjść. Nawet jakbyś się chciał uśmiechnąć, to i tak ci w jakiś sposób ten uśmiech, jakbyś się grymasił, to i tak ci ten uśmiech przyprawią. No. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, o co chodzi zresztą. Kolego. Schemat. No. Jak tam w ogóle zróbko? Spałbym pewnie do północy, gdyby mnie brat nie obudził, bo chciałem pieniądze do bankomatów płacić, no i się tak rozruszałem. No. I śpiochę jesteś trochę, kurde. Ten tydzień, bo załamany jestem, to mi się chce więcej spać niż załamany? Czytać to na Discordzie, gdzie się dzieje. Jak załamany tydzień. No dzisiaj to nawet w pracy mówili, czemu ja taki sam. Ale słuchaj, podnieś głowę i bądź lordem własnego losu, a nie tam, wiesz, kapitanem własnym, albo majtkiem okrętu. No. No, a żeby się tego pozbyć, to ja muszę teraz przejąć ten pierwszeństwo, ale taką, że teraz ja tutaj będę rządził się nad kimś. No dobrze. Czyli się muszę zdenerwować. No to zdenerwuj się, weź tu pierdolnik na łapą stój i powiedz, no, kurwa, w końcu ja tu jestem, nie? No tak, za dużo też nie chcę mówić, niczego obiecywać, no, ale coś ma się dziać we Wielkanoc. Będą dymy? Marekku? Jakbym cię słyszał już raz. No, dobra, przyszłaś dopiero, cześć. Cześć. Będą dymy? Dymy do rana. Nowa piosenka mi się przypomniała. Hej, Marek, pogadamy, za chwilę wychodzę, okej? Okay? Za chwilę przyjdę, pogadamy, nie? O, to Kowal, powiesz jeszcze, jak idzie praca nad książką. Powiem ci szczerze, że no, zależy od tego, w jaki sposób toczy się rozmowa na głosowej. To jest temat główny. To zależy, co masz na myśli. Moje książki, tak? Moje książki. O! O, fajnie. Zobaczyłem dziś wczoraj, że to jest... Ale to może...
to może trwać i trwać, jak będziesz tak na temat głosowych robił. Ja ty wiesz, no ja tylko w jakiś sposób ilustracyjnie wyciągam wnioski z tej całej założonej formy, jeśli chodzi o rozmowę, tak? A zakładasz sobie limit słów system w książce, czy nie będziesz się ograniczał? Pytasz, Pysia, nie, tak? Może by to nie było tak, jak czytanie książki nad Niemnem. Nie, to będzie, słuchaj, to jest tak zwana alternatywa. To jest książka, która jest w jakiś sposób alternatywa. To jest o moich przemyśleniach, które w jakiś sposób doszły do mnie po tak zwanych przekazach. Tu nie chodzi o Discord. Discord to jest w małym procencie. Discord to jest tak zwane... No Discord to jest tak zwany końcowy temat mojej relacji z tą rzeczywistością, tak? Jest to, że pozwalali mi kosmici i bardziej o kosmitach. No na tym to polega, no. Kurde, muszę ją przeczytać. Powiem ci szczerze, że będzie bardzo ciekawa. I to nie będzie taka fraszka albo jakaś tam króciutka, że tak powiem, na stronie w księgarni stronica. To będzie bardzo pokaźna strona, jeśli chodzi o książkę. I to głównie wynika z tego, bo ja wam nigdy tego nie powiedziałem, ale kiedyś zostałem porwany przez kobitów, no. To jest to śmieszne, wiem, że to jest śmieszne, ale zostałem porwany przez kobitów i to jest udowodnione przez, kurwa, nawet policję. Ja się nie śmiechnęłam, ja śmiechnęłam. Opowiedz o tym. Prawda, to znaczy prawda, jak się kicha. Opowiesz nam kiedyś na podium, takie zrobimy gówne z tobą. Znaczy nie, no to ja polecam wam moją książkę i wam ją przedstawię w formie, kurde, no nie wiem, wysyłki i każdy będzie miał prawo przeczytać te moje wypociny, w cudzysłowie oczywiście. A zrobisz audiobooka? No tak. Musisz czytać na jebane. 96 rok, to mnie skłoniło, ja byłem taki przed czym? Przed tym się uszczec. Przed moją książką i przed tym moim wydawcą. No. I to jest. A porwali ciebie? No, porwali mnie, no. Ale tu mam pytanie, udowodnione przez policję. To co, był jakiś raport spisany? Czy co? Szeryf spisał. No to dowiesz się z książki. A będziesz jakiś miał pseudonim? Nie, to wszystko jest na faktach opisane w sensie takim, że inaczej. Ale to skąd będziemy wiedzieć, że to jest twoja książka, jak ty nie znamy jest twojego autor, imienia? Jest autor książki i autor wyświetla własną rzeczywistość. I tylko tyle. Ale skąd będziemy wiedzieć, jaka to jest książka i kto, bo jak my nie znamy twojego imienia? No, oczywiście, jak to? Ja mam na imię Tomasz. Tylko on powiedział, to, że nam da info, jak skończy przecież żyć. Aha, bo to wiesz, nie jeden autor miał na imię to. Książka ona będzie miała bardzo, bardzo niski nakład, jak na razie, bo niestety kamości nie są zbyt bardzo w taki sposób. Kowala, to były szaraki? Powiem ci, no to dobrze się dowiesz, no to burzek, no. Pierwszy nakład zawsze jest do poprawki. A może to był myślący ocean cię porwał, tak jak Ulema, ale jak Solaris. Słuchaj, powiesz się, jeśli... No, słuchaj, Kłębusek, książkę dam ci, uwierz mi, bez dedykacji, bo pewnie byś nie chciał, ale dam ci ją za darmo. Jakbym nie chciał z dedykacją? No, wiesz dobrze, że zawsze z Kowalem miałeś problemy. Może to będzie bestseller. Samego Waldemara, bo poczynając do później, mówisz mi, że książka naprawdę nieduży nakład. Naprawdę nieduży nakład. Ale no dobra, ale powiedz, czy to były szaraki, czy reptylianie. Jeszcze coś innego. Insektoidy. A mogę trzymać się. Widać, że się nie znasz. Reptylianie żyją w głębi ziemi. Mogę trzymać się niepełności? Buszek? To może Anunnaki. Anunnaki.
I już wszystko by się odnieść od razu. Zapytaj Anunaki, ja Anunaki Bukake. Zapytaj Anunaki ja Bukake. Ale oni nie są, nie żyją na ziemi w ciałach ludzkich? Ja nie wiem. Nic ja się kolegi pytam o te Anunaki. A. Nie, nie, to reptylianie. Anunaki to było kiedyś. A ty czasami nie jest tak, że... Reptylianie nie żyją w ciałach ludzkich, ale oni są shapeshifterami. Mogą wyglądać jak ludzie. Przybierają postać ludzką też, jak królowa Elżbieta. No właśnie. Papież Benedykt. No dobra. Marecku, a możemy ciebie zapytać o twoją geolocation aktualną? Nie, myślałem o tym, żeby teraz zrobić lokalizację na Messengerze, ale nie zrobię tego. Udostępnię lokalizacji, tak? Nie będę robił. No, ale to będzie, że jakby miało to być, wiesz, niespodzianka, to kurczę, ja zachęcam. Jutro bym ten... No ale słuchaj, jak tu się nic nie będzie działo, to my będziemy musieli wrócić do tych kurcze terników i innych pierdółów, a tak to będziemy mieli wymóweczkę, wiesz, że to się dzieje. Halo? Halo, witam wszystkich. Czy ma ktoś przepis na pączki? Nie. Pytam serio. Wpisz sobie w YouTube. No kurde, właśnie nie mogę jakichś porządnych znaleźć. Tak się chciała zapytać, że może ktoś zna przepis na pączki? Wszystko robiłam, a kurczę, pączków nie. Okej. Okay. To dzięki. Mhm. Napisz do Andrzeja. Nie, słuchaj, weź sobie na aniagotuje.pl, tam są różne przepisy i na szczęście ona to tak jak dla debili tłumaczę. Ja korzystam z tych przepisów. Ale kuchnia dorosła też jest bardzo dobra, ona bardzo dużo tłumaczy, dlaczego w tej temperaturze to i tamto, a jak zrobisz to i tamto, a jak to połączysz z tym i dlaczego i ten. Ale słuchaj, ty, faktycznie, zadzwoń do Andrzeja. On teraz akurat jedzie pociągiem, to ma dużo czasu. Jeszcze do mnie jedzie. Okej. Okay. Chodzą. Dobra, że on to odpowie. No, to słuchaj, no kogo lepiej nie zapytać, jak nie cukiernika. Dokładnie. To będą bombowe pączki na pewno. Dobrze, okej, okay, ja już tam kontaktuję z Andrzejem w takim razie telepatycznie. One będą mniej ziemskie. Kosmiczne. Nie będą kurwa latać po kuchni, co nie? Zapewne. Zapewne, na 100%. Nie z tej ziemi. Z odrobinką magii. Będą kopać jak trzeba. No. No. Dobra, ja sobie tutaj szukam przepisu. Do usłyszenia. Dzięki. Dobra. To Marek, co z tą lokalizacją twoją? Tego nie jestem. Ale nie wiem, dopiero jutro będę się czymś chwalił, nie, to za szybko wszystko jest. A czemu masz takie samo poczucie? Marek, zapalimy? Ja nawet jakbym zapalił, to nawet bym się nie uśmiechnął, tylko zapłakał. No co to się stało? Ej, a co ty nie masz takiego doła? Ja pierdolę, o co ci chodzi tam? Ci się popierdoliło w systemie? O co to chodzi? Kowal, to ty palisz trawę? I ewentualnie wiosną, nie? Ale to już jest zakazane, nie można. Nie można już wypalać łąk na wiosnę. Aha, no to już nie palę widocznie. Marek nie zrozumiał. Marek, słuchaj. Jesteś tam jeszcze na Reddick? No. Bo chuj tak się dołujesz. Co ci się stało takiego, żebyś w jakiś sposób nie mógł tego poprawić na zasadzie działania innych środków chemicznych i tak dalej, nie? Czyli powiedzmy kawa, herbata, kokaina. Nie wiem, nie ma nic takiego na świecie, co bym sobie spożył, ażeby mnie to rozweseliło. Co cię tak dołowało, jeśli mogę zapytać? Aha, no to już tak trochę nawiązywałem do tego. No tak sobie pamiętam ten nowy rok, jak byłem bardzo obluzgany na temat, że się spotkałem z Psycho i ten, no i wszystkie tego. A jednocześnie Ela teraz jeszcze.
No a właśnie, a teraz jednocześnie właśnie szczyci tym, że liczy na to spotkanie jak ten, jak nastolatka na pierwszą randkę. No kurde, wiesz. No to pamiętam to wszystko i nie udało mi się tego zapić, żebym tak zapomniał. No, ale wiesz, że nie wszystko jest do zapicia i nie każda rzecz jest do tak zwanego zapamiętania, tylko do... Aha, dobra, no to teraz mam na to jakieś wyjaśnienie, bo ja mam 34 lata, a ona ma trochę więcej. No to się mało lat jesteś. Przyzwyczaiłam pewnie, nie? Tam trochę już ma więcej doświadczenia, ale jeszcze ja tak, czegoś nie mam. Może brakuje miłości właśnie twojej. I cały czas tęskni za tym i ciebie w jakiś sposób absorbuje do tego, żebyś ty działał. I ty cały czas... Nie. No bo ja inaczej nie mogłem reagować, jak cały czas byłem opluwany i wyzywany na wszystkich live'ach. No to już takie moje podejście to też było. Ja znaję sobie tą sprawę, tylko że wiesz, kobiety... A nie inne, nie? Czyli są odwrócone. Tak, tylko ja się przejmowałem tym wszystkim, brałem to do serca. No to, I to jest w jakiś sposób niewłaściwe, bo branie czegokolwiek do siebie to jest niewłaściwe z tego powodu. No wiesz, no powiedziałem sobie, granicę przekroczyłem, no cholera. No dobra, druga sprawa też, no wszystkie, jest naprawdę tyle aspektów jest, za które mam o coś ból, żal. No. Styczeń, luty to mówiłem Eli, żeby ona nie rozmawiała z Andrzejem na mój temat, nie oczerniała mnie w jego tam oczach, znaczy coś w tym stylu. No i wczoraj byłem, no w tym tygodniu dowiaduje się, że nawet córka to też została przekabacona, matka, no to na pewnym live'ie to też już pamiętam, ten live był, rozmawiała ze swoją matką, że jaki to Marek jest niedobry. Ja tego nie lubię, żeby ktoś o mnie mówił w niewłaściwy sposób, przecież ja jestem z człowiekiem wielkiego serca i głębiego rozumu. No. Czyli coś takiego, nie? No dobra, albo odwrotnie, nie? Dosięgają mnie takie sprawy, takie rzeczy, no to wiadomo, gdzie tutaj szpilkę włożyć, żeby mnie najbardziej zabolało. Marek, ja ci powiem tak, że ty jesteś człowiekiem wielkiego serca, jeśli nie masz, kurwa, wokół siebie innych takich, którzy ci, kurwa, bodźce dają takie. To się zgadza, właśnie. Podjudzać, no. Jak nikt ci nie mówi, to ty jesteś grzeczny, ale jak ktoś się podjudza, kurwa, przykładowo psychotrop właśnie, to ty, kurwa, idziesz, o ty brniesz w to, kurwa, i w tym toniesz. Zauważyłem, no, przemyślałem to, no tak na poważnie dzisiaj. Ja ogólnie Elę lubię, szanuję, no tak, tylko dopóki ktoś właśnie nie przypomni mi jakiejś sprawy, no, że potem idę tą samą drogą, co ta osoba prowadzi tę rozmowę. No tak, zgadzam się, oczywiście źle mnie traktowała, tak, i teraz się denerwuję i przyznaję rację. No. Tak, nakręcam się tymi negatywnymi emocjami, że przeważają nad tymi dobrymi właśnie. Tak, też przeanalizowałem takie swoje zachowania ostatnimi czasy. No wszyscy mówią, jak ona cię teraz traktuje, jak ona o tobie mówi. No kurde, no naprawdę, no, ale to nie jest też normalne zachowanie. Trochę w tym racji też ludzie mają przecież, że ja nie powinienem tak sobie pozwalać, albo wcale już tam się z nią nie kontaktować za takie te słowa. A ty chcesz się z nią kontaktować? No nie wiem. A czy my wymienialiśmy jakieś informacje między sobą, albo o tym, co tam się u nas dzieje? Nie. Aha, pamiętam, jedynie coś takiego, chyba w niedzielę dwa razy zadzwoniłem, że live się urwał. No na spokojnie powiedziałem, niczym się nie denerwowałem, żadnych pretensji tam swoich tam nie wyżelałem. No, tylko ten drugi, tam gdzieś w okolicach północy ta przerwa miała miejsce, no to musiałem chyba 14 razy dzwonić z rzędu, żeby ona zauważyła.
No, a nikt inny tak się tak nie zmartwił tym, że live urwało. Aha, Ela jeszcze zarzuca, że nic mi jego nie pisałem na Messengerzu, albo nie pytałem, jak ona się czuje, a jest wręcz odwrotnie. Tylko nie wiem, czemu ona właśnie tak wszystko tak w krzywym zwierciadle to przedstawia, jakby nie było, nie miało czegoś takiego miejsca. Siema, Marek. To jest wszystko dla mnie dziwne. A co, kto się ma? Znam cię? A może tak. Kurwa. A już mi się odechciało nawet po piwo jechać. No, to akurat... No, dobrze. Nie ma sensu, bo się nakręcałem tylko w tym wszystkim. Tak. Tak, no i jednym z takich bodźców to był jeszcze ten alkohol, który po sobie popijam. Marek, alkohol jest największym depresantem. Nie tylko Marek, pamiętaj. Nie tylko alkohol w sensie. To miałem na myśli. Tak, no dobra, tak sobie o sobie myślę, że gdybym poczuł taką swobodę i wolność, żebym nie był zamknięty w jakichś ramach, no to nawet nie musiałbym spać w nocy, żeby się czuć szczęśliwym. Robiłbym to, co chciałbym robić, a jednocześnie mógłbym w tym samym czasie jeszcze o odpowiedniej godzinie do pracy jechać i nie wywoływało we mnie takiego stanu. A powiedz mi, co byś chciał robić zawodowo, żeby ci to odpowiadało? Koniecznie, słuchaj, ja nie pytam o to, co możesz robić, tylko to chciałbyś robić. Nie wiem, chciałbyś być malarzem, księgowym. Nie, to nie o to chodzi. Bo, no, kiedy nie jesteś sam swoim szefem, to poniżasz się przed tym, który jest wyżej nad tobą, nie? No. To też trochę umniejsza charakterowi, nie? Że się zmienia to. Upadłasz się tylko dla tych paru set złotych, robisz dla tych pieniędzy takie rzeczy. Upadłasz się nie... dlatego, że coś ci za to płaci, no nie? Bo to jest no tak. No, trzeba gębę zamknąć, robić to, co należy. Nawet jeśli ktoś powie coś tobie w złości, no to należy to tam puścić bokiem. Nie zwracać na to uwagi, ale powinny być jakieś normy, że... I możesz dać sobie wejść jakieś... No nie wiem, wydaje mi się, że poziom kultury w pracy, no to chyba w miastach jest na jakimś wyższym poziomie, bo na takich zapiedziałych wiochach, na zadupiach, no to tutaj ludzie jeszcze pamiętają chyba czasy PRL-u, czy co? Że... Wiesz, ja troszkę też pamiętam czasy PRL-u. Tyle to za PRL-u, to jest chuj. Dobra, mówcie, co tam się działo na tym podium live Eli wczorajszym, bo ja wiadomo, to właśnie było. Wczoraj było o wybaczaniu. O wybaczaniu, ale... No i jak to się stało, że ona znowu z psychoterapeutem rozmawia? Może chociaż to bym się tego dowiedział. A on zadzwonił i powiedział Kicia. Nie wiadomo. Zadzwonił, powiedział Kicia i powiedział Krzydełka i... Jakbyś ty zadzwonił, powiedział Kicia, jak też Krzydełka, też byście rozmawiali. Pewnie. A tak to widzisz. Pewnie tak to się stało. Nie wiem, jak to się stało. Czy było coś... Ale było o wybaczeniu. I my tak...
I my tak myśleliśmy, że wiesz, to wszyscy się spotkacie w Krakowie i będzie, wiesz, pokazowe wybaczanie i koniec sezonu zakończył się takim wspólnym jakimś radosnym istnieństwem. Wszyscy bohaterowie Uniwersum się spotykają w Krakowie i kończy się sezon. Dobra, w końcu że teraz też już mam... No dobra, zapomniałem o czymś powiedzieć. No przesłuchałem kilka nagrań głosowych od Eli, jakie ona ma do mnie wyrzuty, jakie bóle tam przedstawiła na tych wszystkich tych nagraniach. Przesłuchałem sobie w ostatnim czasie wszystkie. No to bardzo wiele sobie dopowiada, inaczej przedstawia to niż w rzeczywistości było. Pamięta rzeczy sprzed grudnia i po co ona przypomina sobie jakieś tam rzeczy sprzed grudnia w starym roku? No przecież ja chciałem inaczej. Chciałem wszystko od początku inaczej to naszą relację prowadzić, no żeby znowu było między nami wszystko fajnie. No ale nie, zabłądziłem. Zacząłem się odgrywać, tak. Skoro ona mi zrobiła coś takiego, to ja zrobię teraz inaczej, to będę o niej w negatywny sposób mówił, ale ja tak naprawdę nie naśmiewam się z niej. No przecież nigdy nie powiedziałem, że jak dla mnie to ona śmierdziała. Nie, zaprzeczałem, ale no, Psycho no, tam zupełnie inaczej to traktuje. Ale no i dlaczego ona teraz do niego gnie? No to jest dla mnie dziwne, przecież ona powinna sobie przestudiować te wszystkie live'y, te Psycho, co tam on powiedział, ale tego nie zrobiła. To ona ma jakieś tam wybudowane, jakieś wyobraźnie, no tam jakiś taki wynaturzony obraz rzeczywistości na temat tam różnych sytuacji ludzi, no i Psycho, tak. No nie wiem. Dlaczego? Bo ten Boże Danie to jest taki eksperyment. Eksperyment, no tak, nieważne ile krzywdy ktoś ci zrobi, no to kto kogo w tym miejscu rucha? Ela rucha Alana, czy Alan rucha Ela? No to oczekuję, że od niej, jak ona, kurde, zapatrzyła tylko w Desperadosa i tą pizzę z zieleninką, kurwa, ona tylko tyle potrzebuje. No. No tak, bo pamiętam taką jedną głosówkę, trzeba. To była chyba też środa i dołączyłem na tej głosówce do Eli, powiedziałem jej, że wysyłam jej kanapkę z kurczakiem, kawę i coś tam było jeszcze i jak od razu potrafiła zmienić się humorem, nie? I stosunkiem do mnie, jak będzie teraz ze mną rozmawiać, czy się będzie dalej zdenerwowana, czy nie. No tak. No na tym to wszystko polega. Ludzie to chyba, mam nadzieję, że zauważyli. Wystarczy jakieś tam prezenty wysyłać od czasu do czasu za jakąś tam nawet kwotę poniżej 100 zł. Już nie trzeba się tak wykosztowywać zbyt bardzo. No i Ela jest kupiona. No i to... wiesz, jak ja o tym pomyślę, jak łatwo zmienić się jej zdanie. Wystarczy jakiś prezent. Teraz mi powiem, bo mam ważne pytanie do ciebie. Żałujesz? Ale czego ja żałuję? Żałuję z tego straconego czasu? Nie. Tego, że tak się to potoczyło i że powiedzmy, że się olała, nie? No bo... Nie o to chodzi. Będzie miała, ale... chodzi o te wyzwiska od początku roku na mój temat. No i że teraz ja się tyle wycierpiałem, tyle się nasłuchałem. To trzeba się odciąć, chłopie, raz na zawsze. Ja ci to już mówiłem, chłopie, wiesz kiedy? A te 2 miesiące temu. Tylko, że wiesz, ja to tak nie bywałem jeszcze wtedy na tym Discordach i tak dalej. Nawet donate'a, kurde, psychoterapowi, kurde, wysłałem. I kurwa, komentarz był, że jak tam wrócisz, to jest głupi chuj, a gdzieś wrócił. I żeś był wtedy właśnie u niego na live. Wiesz, źle wspominam, bo nie czułem się komfortowo, trochę bardzo zdenerwowany byłem. Jak to zawsze. Trzeba, Marek, a ty to tak przeżywasz, chłopie, ja słyszę w twojej głosie, jak ty teraz, kurwa, cierpisz, wiesz?
No, fajnie, że to masz lepsze doświadczenie w kontaktach z ludźmi, no to chyba wyczuwasz takie rzeczy. Tutaj nie trzeba mieć doświadczenia, Marek, przy tym, kurwa, bo ja to słyszę, jak ty, kurde, to wypowiadasz, swoje słowo, to ja to słyszę, po prostu słyszę. Każde słowo, że tak powiem, przeciągasz, kurde, bo no, ja to słyszę, że żałujesz, że cierpisz po prostu, no. Szkoda, że tak jest, bo kurde, naprawdę wierzyłem w ciebie, że się uczę od tego. Dobra. Tylko, że ja cały czas myślałem inaczej. Nie tak, jak inni ludzie mi sugerowali. Nie wierzyłem w to, że jestem zabawką w jej rękach. Ja, byłem potrzebny kiedyś wszystko się tak ładnie układało i wyświetlenia, i pieniądze. A teraz, kiedy już zostałem zużyty, wyczerpany, no to teraz już jestem niepotrzebny. No to jest naprawdę okropne, tak doświadczyć czegoś takiego uczucia. Pierwsza, druga dziewczyna rzuciła, to też tak miałem przez dwa, trzy tygodnie, później przechodziło, a później się z tego śmiałem, wiesz? No ale no, dobra, muszę to przegryźć, doświadczyć, przetrawić. No mi się wydaje, że no, uda mi się nabrać odporności. Ale nie obraź się, ale to tak troszkę za późno. Bo nie jesteś stary, jesteś młody, ale wiesz, no. Kurwa. Doskwiera mi ta fałszywość. Nie chcę ci mówić, kurde, że to no. Trzeba się było wychulać za młodego i tyle. Ja mam takie zdanie. No i właśnie, i to właśnie to stwierdzenie, że hejterzy wyprali mi mózg. No ale to tych nie było. No. Wiecie, kurde, taką normalną człowieku, blisko twojego wieku. Siedzieć z nią, kurwa, i dbać trochę o nią. A nie o taką menelicę bez Krakowa, kurwa, chopie. No. No, wiem, no tak. Tylko ja też mam swoją dumę i zrobię, co będę musiał zrobić. A kolega chyba jest nowy w uniwersum? Nie, wiesz co, ja tu tak te 3-4 miesiące może jestem. A, bohaterzach to... Ja oglądam, kurde, Fajko oglądam i Ele oglądam i Marka oglądam. Marka reakcji na temat Eli się śmiałem, no czy też, kurde, obserwuję. A Marek jest zwariowany, już nie wytrzymuje emocjonalnie. Ja ci to mówiłem, Marek, że mi cię jest szkoda, a ty żeś się ten mnie śmiał, że ja coś od ciebie chcę, dlatego tak mówię. I ja to pamiętam, kurwa, do dzisiaj, kiedy mi tak powiedział i mam to. Nie, kochanie, 2 lata temu tak chorowałam. No ja, no właśnie, bo inne standardy, jakieś takie zasady moralne panują u mnie w rodzinie i ten w okolicach, a inne, w ogóle Ela sama sobie wymyśliła jakieś... Nie, dobrze, wyciszcie Kowala. Kurde, wiesz, no wiadomo, że żyjemy na różnych takich poziomach... Żeby się włóczyć z babami innymi? Nie czy żeby wiem. Eli mieszkanie nagrywać? Czy może takie, żeby jej zdjęcia wypierdalać, jak się przebiera? Które standardy dokładnie masz na myśli? Nie wypierdalać zdjęcia, jak się przebiera. To był przypadek, to pierwszy. A co? Aha, zawsze to było za coś. Oj, Marek, proszę cię, naprawdę, ja nie chcę się z tą kłócić, ale też nie za darmo. Świętoszek, bo nie tu siedzi jakiś dziad, 2-3 miesiące, on mówi, że Ela taka, o, niedobra, a ty wiesz, co Marek robił Eli? Ty się nie martw, on już jej nie zostawał dłużny. No dobra, ale rozmawialiśmy z Elą na ten temat, nie? Że ona też się cieszyła z tego obrotu sytuacji, że coś takiego się dzieje. Bo ona też jest w jakimś stopniu poszkodowana, no nie? Bo ja wiem, że on też opierdala. Tak, ale co innego mówi publicznie, ale co innego czuje tak naprawdę prywatnie. Tak, też tak masz. No bo miała się na czym zawiesić, kogo skrytykować. No teraz, o, Marek mi coś takiego zrobił, ale no między sobą, no to usumywaliśmy inaczej, taką inną wersję, że... No. Marek, słyszysz mnie? Mogę słyszeć, a co?
A ty jesteś zazdrosny o Elę? Nie. O to, jak mnie pomawiała, krzywdziłam za te wszystkie... Tam... Wiesz, że ona to wszystko robi, żeby wzbudzić tobie zazdrość. No ale co wtedy ja mam z tym zrobić, jeśli ona chce wzbudzić we mnie zazdrość? A to zupełnie odwrotnie ma jakiś efekt, skutek. No więc już troszkę tam knuliśmy z Elą na boku, no ale wiesz, publicznie zawsze będzie miała taki negatywny stosunek do tego, o Marek coś wypierdolił do internetu, no to teraz jaki przypał, jaki on jest zły. No tak, no ale później... Człowiek, no, nic wypierdala, to już masz o pół problemów mniej. No tak, tak, no już niczego nie chcę, to jest, tam wszystko co mam, to jest moje prywatne, już nie chcę wymyślać różnych też intryg, żeby ona miała jakieś tam cele do opisania na tym Discordzie, przecież ona była tak bardzo aktywna. Marek, ty już nic tak nie szukaj, nie rób żadnych intryg. No nie, nie chcę, bo nawet ona już nie chce ze mną rozmawiać, no to też nie kombinujemy żadnych takich rzeczy. No ale tylko wszystko na tym polegało. Ten ruch na live'ach, na serwerze Discorda w części polegał na tym, że polegała na mnie w części też. No ale co ja wtedy takiego robiłem? Nie wiesz, że z siebie jeszcze najgorszego jakiegoś typa, no to... A Skype'a kontakt się utrzymuje tylko dlatego, żeby tobie zrobić na złość. Na złość mi, no ale... Ona chyba się tym, nie wiem... To nie jest kobieta do żadnego związku na stałe, na pewno. To już... Ona dalej wierzy swoją karierę, żeby się spotykać z jak największą ilością znanych osób. Marek już nie jest to kobieta do poważnego związku. Już nie jest. Może ale kiedyś... Nie wiem, czy kiedyś była. Totalnie, totalnie. No ale teraz tym bardziej nawet. I dlaczego ona mi cały czas zarzuca, bo opowiem to, co u mnie na Messengerze się pojawia. Dlaczego ona mi zarzuca, że tak mało się ze mną spotykała, że co dwa miesiące, a co trzy, co cztery to jest za mało. Dlaczego za mało? No to jaką inną opcję chciałaby w takim razie mieć, jak nie ten czas, który poświęciłem dla niej? Nie, no ona używa takich argumentów, że to są... Jeszcze Artur jest jakby sobie. Jaki Artur teraz? Jak tam Ela przefarbowała włosy na czarno? Las rąk. Chyba jeszcze nie wiadomo. Się chwaliła. No i te wasze, nie wiem czy wasze, ale powiem tak ogólnie, nie? Że ja Elę ciągnąłem w dół, blokowałem ją, zatrzymywałem w rozwoju, czy coś takiego. O Jezus, ale to, no i ona się cieszy z takich tekstów. I przyznaję rację, no pewnie, no w końcu kiedyś to musi uwierzyć w to, że ja życzyłem jej źle. I ciągle ludzie tam popychają to jej ego. Ona lubi słuchać tych takich słów, które by chciała usłyszeć, no, że to ją motywują, utwierdzają w przekonaniu. A mi się wydaje, że to jest... Marek, widziałeś Harry'ego Pottera? Wiem, jak wygląda, co? No, tam był taki drugi odcinek. Ty jesteś taka jęcząca Marta. Od 3 miesięcy ciągle jęczysz. To już powiem brzydko.
Po chuj, tam no, się pytasz o Elkę. Sobie odpuść, już ci to mówię. Wiesz, bo cały czas, bo ja nie mogę, nie potrafię zrozumieć, że tacy ludzie na świecie istnieją. To mam naprawdę bardzo mało doświadczenia. Jestem zdumiony. No. Bo ja mam trochę inne oczekiwania, albo przez pryzmat patrzyłem na Elenę, co zawsze wierzyłem, że jest inna niż o niej mówią. To no, i teraz zaczynam dopiero przeżywać na oczy. I tak dzielę się tymi moimi wrażeniami z wami. No, raz Ela Vampir jest hejterką, nie podobają jej się w tę produkcję, ta twórczość na internecie, jak potrafi tam zmontować jakiś ten teledysk albo wstawkę na intro, to wszystko jest do kitu. A na drugi dzień dlaczego? Dlaczego ona chwali tą osobę? Kurde. Ja nie potrafię być tak zmiennym człowiekiem. To jest dla mnie dziwne. Przecież ty, Marek, raz w ciągu 3 sekund zmieniłeś kompletnie zdanie. Powiedziałeś, że jak frustracji szczura nie będzie na serwerze, to coś z niego będzie. Po czym ja się ciebie spytałam, a co jest nie tak, to powiedziałeś, a nie, nic, dobrze się z wami rozmawia. Aha, i ty mówisz coś o zmianie zdania. A co, to jesteś teraz ty? A to nie ma znaczenia, kto. Ale, co ty? Może mnie jeszcze powiem. A kto mnie buntował chyba tamtego dnia? Musiałem być, no, przynajmniej pijany na pewno. No tak, jakiś weekend i ktoś mnie musiał zdenerwować. Ale chodzi o to, że ty, bo ty teraz się wypowiadasz na temat zmiany zdania Elki. Oczywiście, że ona zmienia, zależnie od humoru i tam od jebie, myśli, że może wszystko. Ale ty też tak robisz, więc teraz wiesz, nie bądź taki święty znowu. No, ale żadnych kroków nie podjąłem. Czegoś wam wbrew, nie? No tak, ja rozumiem, ale to był tylko przykład, to że nawet nie chodzi typowo o nas, tylko taki przykład dałam, że tak było. To były 3 sekundy, gdzie ty tak po prostu totalnie zmieniłeś zdanie i powiedziałeś, że no w sumie fajnie się z wami rozmawia. No, ale chociaż szybko się opamiętałem, bo niektórzy nie potrafią. No Elka potrzebuje wytrzeźwieć. No, a mi wystarczyło tylko wykrzyczeć coś, co we mnie siedzi i po chwili już prawdziwa wersja mnie przemawiała, tak. Kurde, nie wiem, będę musiał chyba kończyć. Cześć, dobry wieczór wszystkim. Przepraszam bardzo, że się spóźniłam. Co słychać? No to nie jest słuchowisko, bo to trzeba tutaj dopowiadać troszkę, żeby się rozmowa nie urwała. Słychać. No ja właśnie nie wiem, czy oni tak cicho siedzą. Nikt nic nie mówi. Wszyscy za Mareczkiem tęsknili, a teraz cisza. To fake. No to Ela to fake, no tak, no i co? To chyba każdy wie, nie? No, albo sobie teraz wejdę na czacika ogólnego, sobie spróbuję. Albo... Kulowali kurwa Uelki i znaczy jak jej nie było oczywiście, nie? No to się tam parę osób dało kurwa zrobić chuja. No, dobra. Cieszy mnie to, że Ela tutaj dalej jest. Tylko żeby nikt jej tam nie prowokował i nie stawił naszego serwera w złym świetle, żeby miała... No nie, no zawsze ona ma takie wywody. No skoro ja mam jakiś swój serwer, to zawsze musi być tym najgorszym. No tak było tak samo z Kozborowem, kiedy też tam starałem się go w jakiś sposób prowadzić. No ale tam miałem najmniej wygadania. Im dalej, im dłużej ten serwer istniał, no to mniej miałem to. A tutaj? Nie, lepsze miejsce się stało. No to właśnie. Cieszy mnie to. No nie wiem, skąd się ci wszyscy ludzie wzięli. A wcześniej takich ludzi to chyba nie miałem, no bo nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ja ich przeprowadziłam, Marku.
Są oni, wszyscy są ode mnie. O, drugi Maciek się odzywa. A dlaczego tylko siedzisz teraz u mnie na serwerze, a nie u Eli? Być może, że może to mnie miałeś. To o mnie mówiłeś, drugi Maciek? O Polce. Jestem Niemką. Już nie mówimy słowa Polka. Słowo Polka jest zakazane, teraz ja jestem Niemka. Dobrze? Niemka, aha. Muszę zobaczyć. Masz ty czwarta Niemka, na tym nikogo nie masz pewnie. No nie, mam ciągle Polka, ale proszę się zwracać do mnie Niemka, bo już wszystko jest winą Polki na tym serwerze. No ale ja już wiesz, nie na tym. No ja tu się przecież kitram od tygodnia, człowieku. No. I tak mało siedzę na tym na Discordzie, nie czytam niczego i mało wiem. Mhm. No. Aha, no wiesz, najważniejsze, żebyście wklejali wysrywy Eli, te screeny wysrywów Eli, no to żebym się dowiadywał z tym, co ona tam napisała. Czy zaraz farbuje włosy, idzie na zakupy. A ta pszczoła jest chora? Teraz ostatnio czy coś? Pszczoła nasza? Pszczoła? Nie. Nie, pszczółka Maja, czy jak ona tam miała żyć? A pszczółka Maja, może tak, faktycznie. Nie znam człowieka, ale faktycznie nie widziałam przez jakiś czas. No widzisz, ja się pytam i mi się wydaje, że coś tam może chory jest, martwię się. No nie wiem właśnie, bo... Nie wiem, myślałam, że nasza pszczółka, nie, nasze pszczółki zdrowe. Bo... Jaka pszczółka? O kurwa. Janusz dzwoni, będę musiał chyba się rozłączyć na chwilę. Jeszcze.